Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Już około 5 lat, ponieważ ten nasz stary dziadek, jak go nazywamy, już jest wysłużony. Jeszcze jeździ, ponieważ jest zadbany, daje sobie radę, no ale już na dzisiejsze warunki jednak trochę słabo. No i chodziliśmy do pana burmistrza, pani poseł Angelika nam bardzo w tym pomogła. Udało się pozyskać środki, 400 tysięcy z komendy głównej, 510 tysięcy dofinansowała gmina, także mamy piękne nowe Volvo, które będzie wszystkim służyło, mam nadzieję, mieszkańcom całej gminy, może i spoza. To jest taki paradoks tego sprzętu ratowniczego, jeżeli ktoś kupuje maszynę, to po to, żeby jak najwięcej służyła. A my kupujemy, ale najlepiej jakby stała właściwie nawet przez 10 lat nieużywana, no ale zdarza się tak, że jest. Jest to, mówiłem, tak jak mówiłem, samochód marki Volvo, pojemność wody 4200 litrów, piana 700 litrów, jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy, dostarczony przez firmę Bokar z Korwinowa koło Częstochowy. Zakup tego samochodu dla jednostki OSP Olszowa nie budził dla mnie wątpliwości w sytuacji, gdy już kończyła się budowa drogi ekspresowej S11 i wiedzieliśmy, że za chwilę będzie uruchomione skrzyżowanie dwóch krajowych tras S8 i S11. Olszowa, jednostka OSP Olszowa leży w bezpośrednim sąsiedztwie przecięcia się tych dwóch tras. I choćby tylko z tego powodu nie wyobrażałem sobie, żeby ta jednostka nie miała nowoczesnego sprzętu, nowoczesnego samochodu, który będzie mógł w pierwszej kolejności być zadysponowany, żeby ratować życie i zdrowie ludzkie do różnego rodzaju zdarzeń. Bo przecież dzisiaj trzeba podkreślić, że ochotnicze straże pożarne, czy generalnie straż pożarna, to zaledwie 25% zdarzeń przeciwpożarowych, a resztę to różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki, głównie kolizje, czy też wręcz tragiczne wypadki drogowe. Przypomnę, samochód kosztował 910 tysięcy złotych, a 510 tysięcy tych środków przeznaczył samorząd miasta. Pozostałe 400 tysięcy złotych pochodziło z budżetu państwa, ale tu nie byłoby tych 400 tysięcy złotych, gdyby nie osobiste zaangażowanie pani europoseł Angeliki Możdżanowskiej. Trzeba o tym powiedzieć głośno i wyraźnie. To również jej zasługa, że OSP Olszowa dysponuje tym samochodem. Możdżanowskiej, której niestety nie ma dzisiaj z nami, ponieważ zatrzymały ją ważne sprawy służbowe. Pani poseł wspierała nas na szczeblu ministerialnym,
pomagając w uzyskaniu dofinansowania z Komendy Głównej PSP w kwocie 400 tysięcy złotych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.